Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym opowiedzieć kilka słów na temat oczyszczania solą, ponieważ są takie sytuacje, że nieraz w naszym życiu spotykamy się z osobami pod wpływem alkoholu, pod wpływem narkotyków bardzo silnych i niestety wibracje tych osób przechodzą na nas. Może być to w miejscu pracy, w miejscu, gdzie jest nasza rodzina. Niektórzy członkowie naszej rodziny bardzo chętnie wypijają duże ilości alkoholu lub też zażywają pewne narkotyki pobudzające. Dlatego, drodzy kochani, robię ten film, ponieważ miałem przypadek pewnych osób w Polsce, które właśnie zanieczyściły się od osób z takiego towarzystwa i bardzo skutecznym takim systemem oczyszczającym właśnie z tych wibracji jest kąpiel z soli, czyli robimy roztwór soli grubej czy cienkiej, czy drobnoziarnistej, czy gruboziarnistej w kubku. Robimy peeling na całe ciało, głowa, pierś, nogi, całe ciało, nakładamy sól i po krótkim okresie spłukujemy ciepłą wodą. Jak również możemy wyczyścić swój pokój, wysypując sól na podłogę, zamykając pokój na godzinę i po godzinie sprzątamy całą sól z podłogi, wyrzucając ją do śmieci. To są takie proste systemy, drodzy kochani, niedrogie. Możecie skorzystać z tego. Jeżeli ktoś bardzo się zanieczyścił, może użyć ostrożeń warzywny, takie zioło, które znajduje się w Polsce, w sklepach z ziołami. Może skorzystać z tego, może zakupić to zioło, zaparzyć, wykąpać się w ciepłej wodzie, nie za gorącej, nie za zimnej, po prostu umyć ciało tą wodą. Również może się pozbyć złych wibracji od innych osób. Jest to zjawisko powszechne, możemy się zanieczyścić nawet będąc w tramwaju, w autobusie od osób, które posiadają zanieczyszczenia astralne, larwy astralne, posiadają złe wibracje, ponieważ w miejscu, gdzie żyją, znajdują się złe wibracje z jakichś powodów. Może tam być transformator, może być jakaś linia przesyłowa, może być antena 5G albo jakaś inna telefoniczna. Z tego względu po prostu dobrze jest co jakiś czas właśnie taki peeling ze soli sobie zrobić, oczyścić te złe wibracje, pozbyć się ich i po prostu będziecie, drodzy kochani, czuli się o wiele, wiele lepiej. Także to jest taka informacja praktyczna dla Was, byście mogli skorzystać z tego. Ja wiem, że w Polsce jest sól kłodawska, sól himalajska, sól normalna, drobnoziarnista, również idzie ją kupić, nie kosztuje to dużo, a efekty są bardzo pozytywne, bardzo dobre, jak również kąpiel w morzu. Kąpiel w morzu w Bałtyckim, czy ewentualnie śródziemnym, czy ewentualnie w Atlantyku, tutaj na Wyspach Kanaryjskich, również jakby pozbawia nas złych wibracji, które żeśmy nabyli w ciągu całego tygodnia. Dlatego bardzo dobrze jest mieszkać na wyspach, ponieważ mamy tutaj kontakt z oceanem. Ocean nie tylko służy nam do relaksu, ale również możemy się pozbyć złych wibracji, których nabraliśmy w ciągu tygodnia. To była taka uwaga dla Was i jeszcze raz Was zapraszam na link pod YouTube'em, gdzie możecie, drodzy kochani, zakupić odpromiennik mineralny bardzo zdrowy mojej firmy. Polecam szczególnie dla osób, które mają złe samopoczucie, są zmęczone, nie mają najlepszego samopoczucia. Mogą skorzystać z tego odpromiennika i do widzenia.